Postawa mojego taty wobec tego kaminkautu była trochę rozczarowująca dla mnie, bo w zasadzie nigdy do mnie nie przyszedł, nigdy nie, nie, sam nie zainicjował tego typu rozmowy, nigdy na ten temat nie gadaliśmy. Może to jest też trochę kwestia pokoleniowa, bo zauważam to, że osoby z pokolenia moich rodziców są kompletnie inne. O nich są zupełnie inni, jeśli chodzi właśnie o rozmawianie na tego rodzaju trudne tematy. To znaczy, mogą rozmawiać godzinami o różnych pasjach, o różnych fajnych i ciekawych rzeczach, ale mają spore problemy z rozmawianiem o emocjach. Zrozmawiałem właśnie na trudne tematy, typu orientacja seksualna, w ogóle moje pokolenie, Generation Z, do którego chyba jeszcze się zaliczam, bo jak kiedyś sprawdzałem w internecie, to chyba jestem ostatnim rocznikiem, 97 rok, i to pokolenie jest diametralnie inne, bo ono wręcz wznieca taką trochę kolejną, obyczajową yy, rewolucję. Przynajmniej jeśli chodzi o właśnie odwagę i chęć i determinację w rozmawianiu na, na trudne tematy, również te związane z ludzką seksualnością z, z orientacją seksualną.